Jak co miesiąc, tak i w lutym, w bloku numer 25 przy ulicy Juliusza Słowackiego odbyło się spotkanie Wolszczyńskiego Koła Filatelistów. Do najbardziej szlachetnych zainteresowań zawsze zaliczano zbieranie znaczków. Któż z nas tego nie próbował? Jednakże to, że owe hobby wymaga nie tylko poświęcenia, czasu, ale i sporej wiedzy, powodowało, że wielu z czasem rezygnowało. Koło filatelistów numer 1 w Olsztynie to dowód na to, że zainteresowanie tego typu nie wygaśnie, nawet teraz w dobie internetu, faksu i telefonu komórkowego. Znaczek pocztowy to nie tylko kawałek papieru przyklejany na kopercie czy karcie pocztowej. To przede wszystkim znak czasu, świadectwo niezwykłych i ważnych wydarzeń naszego wieku, a przy tym często misternie wykonane dzieło sztuki. W drugą niedzielę każdego miesiąca miłośnicy filatelistyki spotykają się w bloku numer 25 przy ulicy Juliusza Słowackiego, aby podziwiać swoje zbiory w postaci znaczków, kopert, kart pocztowych, wymieniać doświadczenia i uwagi. Jest to już organizacja z wieloletnią tradycją, ponieważ została założona w 1952 roku i obecnie skupia 65 osób. Podziwiajmy razem te niezwykłe zbiory. Tak samo jak Watykan nie było tych znaczków. Takie jakieś to były, takie było duże. To daje tak świecić, to przejść. Tak. To jest wszystko. Panie prezesie, ile na dzień dzisiejszy członków liczy Olsztyńskie Koło Filatelistów? Może na dzień dzisiejszy to nas jest tu na razie 65 osób, czyli 65 członków. Niemniej na koniec 1997 roku było nas 75. Do końca kwartału zapisujemy i opłacamy składki na bieżący rok. Chcę zaznaczyć, że jest to koło numer 1 Polskiego Związku Filatelistycznego w Olsztynie. Numer 1 wzięło się z tego względu, że w Olsztynie istniały kiedyś dwa koła filatelistyczne. Te drugie koło było przy fabryce, w olsztyńskiej fabryce mebli, ale niestety słuch o nim zaginął. Czy mógłby Pan pokrótce przedstawić historię Olsztyńskiego Koła Filatelistów? Koło nasze sięga dość dalekiego okresu, bo 26 czerwca 1952 roku zebrało się grono ludzi olsztyńskich. Było ich w sumie 9 osób na pierwszym takim spotkaniu. I byli tam obecni także przedstawiciele Poznańskiego Okręgu Związku Filatelistów i na tym zebraniu faktycznie zostało reaktywowane to koło. Na koniec czerwca było już 17 członków. Pierwszym prezesem koła został pan Nyczkę Jan, sekretarzem pan Sepot Kazimierz, a skarbnikiem pan Roczyński Józef. Do dzisiaj do koła należy pan Alfons Sztukowski, który był jednym z pierwszych, którzy wstąpili do naszego związku, do naszego koła. I jak wiemy, on do dzisiaj do nas należy. Były lata, że do koła należało prawie 300 osób z Wolszczyna i okolic. Między innymi z takich miejscowości jak Obra, Świętno, Kębłowo, Widzim, Tuchorza i z tych innych pobliskich miejscowości. W ostatnich latach ilość członków wahała się w zasadzie w granicach około 100 osób. Członkami byli ludzie znani w Olsztynie. Między innymi można tutaj wymienić takie nazwiska jak Florian Antkowiak, Stanisław Barski, Wiktor Hajduk, Florian Karwacka, Henryk Mikołajczak, państwo Winklerowie, Jerzy Janiszewski, Franciszek Węgrzyn, Henryk Rabiega, Teofil Imielski oraz szereg innych osób, które swoją działalność tu w kole spełniali. Działalność koła opierała się na spotkaniach członków, wymianach walorów filatelistycznych oraz na omawianiu bieżących spraw, jakie nurtuje nas, członków koła, no i związku. Czy członkowie klubu biorą udział w wystawach ogólnopolskich i czy organizowane są wystawy kolekcji w Olsztynie?
Jeśli chodzi o wystawiennictwo, to nie jest taka to prosta sprawa. Aby zebrać i wykonać zbiór na wystawę, to niestety, ale trzeba poświęcić na to bardzo dużo czasu. Należy wybrać najpierw temat, następnie zebrać określone walory filatelistyczne, nie tylko znaczki, ale i karty, listy, odpowiednio opracować w arkuszach i przesłać do odpowiedniej komisji. Komisja dopiero weryfikuje to, no i zakwalifikuje albo też odrzuci. Wystawy odbywają się na różnych szczeblach. Są wystawy okręgowe, wystawy krajowe, międzypaństwowe i światowe. Co należy zrobić, aby wstąpić w poczet klubu filatelistów? Aby wstąpić do koła, należy przyjść na spotkanie, które odbywają się tutaj w tym pomieszczeniu, to jest w budynku przy ulicy Słowackiego, zazwyczaj w drugą niedzielę miesiąca w godzinach od 11 do 12. Dokładny terminarz jest umieszczony w gablocie na poczcie, gdzie wywieszone są wszystkie ogłoszenia. Do wypełnienia jest deklaracja, opłacenie składki, a następnie trzeba zamówić walory, jakie chce się po prostu zbierać. Na spotkaniach zobaczymy wszystkie dotyczące nas i koła, wszystkie dotyczące nas i koła sprawy. Pamiętajmy, że znaczek to nie tylko kawałek papieru, który przyklejamy na kartkę lub list, ale to obraz, który przedstawia szereg zagadnień życia, kultury, sportu, nauki i innych dziedzin. Pamiętajmy, że znaczek nas uczy, bawi i wychowuje. Kiedyś w szkołach były młodzieżowe koła, ale niestety w latach 80. zniknęły. Składki dla młodzieży i dla dzieci są bardzo niskie, są symboliczne. I niestety, ale młodzieży i dzieci jest bardzo mało w naszych kołach. Chciałbym przedstawić może tu członków zarządu, którzy się parają zbieractwem. Pani Terenia Grodziska, która jest naszym skarbnikiem. Kolega Durkowiak, który jest wiceprezesem. Kolega Wojciech Szlatkę, który jest sekretarzem. I kolega Napieralski Grzegorz, który jest członkiem. Także wszyscy razem tworzymy ten zarząd i jakąś tą organizację w tym kole tu prowadzimy. Miejmy nadzieję, że ta nasza audycja przyczyni się do tego, że coraz więcej nas będzie przybywać, a nie jak co roku ubywać. Życzę wszystkim filatelistom samych sukcesów, dużych zbiorów, no i satysfakcji z tego, że w tych klaserach znajdą się takie rarytasy, które będą nas zadawalać. Dziękuję.